kompromisy, deptanie to o Gdańsku troszeczkę mówimy, to troszeczkę mówimy o Warszawie. Nie mówimy o Anglo-Ameryce Białystok, na razie nic, bo nie jesteśmy w Anglo-Ameryce Białystok. Jesteśmy na Mazowszu, w Warszawie, nad Wisłą, że mówią, że mało tej gościny, skąd to takie nieciekawe te wibracje. Ale mówimy, tutaj jesteśmy sztuki Uniwersytetu Gdańskiego, dyrektor Muzeum Miasta Gdyni, był Państwa i moim gościem. Jego książka Walka obrazów już niedługo. W audycji kolejnej. W audycji wtedy spotka się jeszcze raz. Tak jest. Dziękuję bardzo. Mówimy tutaj o tej całej już za kilka minut, że babka Siba, jak ma cechy takie nieciekawe, to aż dziwne, że maluje, bo człowiek, który ma ukryte złe cechy, to potem mu nawet się może i nie chce malować, ale jak ma złe zamiary, że może się chce popisać, czy na sprzedaż, czy fabryka jakaś, różnego rodzaju handel majtkami, handel latają do Ameryki, krasz, to są takie, wiecie Państwo, jak celebryci. Mówiła tutaj aktorka, u nas, tylko u nas, proszę szukać. W naszych audycjach Radio Tok FM, Eurokolicza Barbie Baby Langstrumet, w wypowiedziach proszę pisać, co jest co, jaka jest treść, co jest treść. Proszę informacje o szacowanym czasie podróży, że celebrytka to się zajmuje handlem. Celebrytka nigdy nie będzie zajmowała się sztuką. Więc mówię, że niektórym to się nie chce. Potem jak mają, może nie mają serca dla sztuki, bo może się kiedyś, jak to rodzina wybiła, dziecko, jak było jedynie, żeby się pokazać sąsiadom, żeby się pochwalić, jakie to mają dziecka, to dziecko może było cudowne. W całkiem innym kierunku. A potem też można zepsuć. Można głos zepsuć, jak ktoś nie umie śpiewać. Nie umie tańczyć. Ja to jestem baletnicą, ale ja, proszę Państwa, tańczyłam w czasie dziecka. Potem strasznie dużo biegałam. Potem strasznie dużo mówiłam, jako ta misjonarka. Potem strasznie dużo to. Potem strasznie dużo to. Wszystkiego jakby można było różnie powiedzieć za dużo. Jestem spełniona w każdym punkcie, na każdym etapie swojego życia. Skorzystać z przeglądu, no ale na przykład to pasteczko, jak rozmawiam Elżbietą, ja mówię, tutaj Elżbieta, dla mnie gruba baba to jest obrzydliwa, bo jak ona nie umie, nawet niekoniecznie gruba baba kiedyś, bo i szczupła, jak kiedyś nie umiała zrobić szpagatu lekko, tutaj nogi podnieść, tańcząco się zachowywać, chodzić, no to dla mnie szkarada, no potem jak zaczęłam te Biblię wertować, jeszcze raz no to człowiek miał dużo więcej tolerancji, ale teraz widzę, że te baby są puste, wstrętne, pod innym względem, proszę Państwa, o to chodzi. Puste baby wstrętne teraz są obrzydliwe pod względem charakterku. Charakter. My tutaj w tych dwóch audycjach mówimy w systemie o tych dwóch punktach tutaj artinfo.pl nam miesza, bo raz z delfiny na galerii przeskakuje do tej starej. Stara galeria jest okej. Stara galeria spa. Ona się wyrobiła. Stara galeria spa. Bo tam byli tacy moherowi, gruba baba z grubym facetem. A teraz jest taka pani kuratorka. Proszę zmienić swój środek do higieny intymnej na Iladian. Używa kosmetyczny Iladian. Nie tylko myje i pielęgnuje, ale też działa przeciwbakteryjnie, przeciwgrzybiczo i przeciwwirusowo. Iladian. Higiena i ochrona. No. Sierpniowe Mavanti, afrykańskie inspiracje w modzie, spodnie Palazzo oraz 68 propozycji na tapet odsłaniające ramiona. W tym wydaniu także porady, jak walczyć z pierwszymi zmarszczkami. Avanti już w sprzedaży. Nie przegap.
Bierzesz coś na odchudzanie? Moja żona stosuje Hepaslimin. Ale to tabletki na wątrobę. I na odchudzanie. To tylko efekt uboczny. Uboczny? Bo znikają boczki. Suplement diety Hepaslimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Poniedziałek, 1 sierpnia, minęła 11. Informacje TOK FM. Małgorzata Mostowiec. Pielgrzymi opuszczający Kraków mają problemy ze zdobyciem miejscówek w pociągach. Ukraina oburzona słowami Donalda Trumpa o Krymie. Jakub Błaszczykowski zostaje wilkiem. Za 20 minut do Warszawy odjedzie pierwszy z trzech specjalnych pociągów przygotowanych dla pielgrzymów opuszczających Kraków po Światowych Dniach Młodzieży. Są jednak problemy z miejscami. Całe wagony są zarezerwowane od ponad tygodnia i dziś zdobycie w nich miejscówki graniczy z cudem. Część osób przekłada podróż, część, jak przekonał się reporter TOK FM Tomasz Fęskę, decyduje się jechać na stojąco. Bilet, który kupiłam, nie ma gwarancji na miejsce siedzące. A, czyli podróż na stojąco? Chyba tak. Miejmy nadzieję, że coś się zwolni po drodze. Oprócz tego, że mam miejsce stojące, bo jadę do Łodzi, to większego problemu nie było, chociaż ostatnie chyba kupiłam. Jest coś takiego jak ostatnie miejsce stojące? No nie wiem, pani powiedziała, że już naprawdę trafiłam, że już się kończą miejsca, że ostatnie chyba. Nawet stojące, więc jeszcze na tyle trafiłam, że po prostu dojadę dzisiaj. Powiem troszkę z przygodami, bo miejsc brak. A gdzie pan jedzie? Na Podkarpacie, do Rzeszowa. A to myślałem, że w tę stronę będzie lepiej. No, nie za bardzo. Ale to co, na stojące, czy trzeba było później jakiś wybrać? Wie pan, no, chciałem drugą klasę, ale niestety nie było, kupiłem aż pierwszy. No, tam by. Drugi nie było niestety nic. W Krakowie może przebywać jeszcze kilka tysięcy pielgrzymów. 72. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Łączniczka Wanda Traczyk-Stawska apeluje o pamięć o cywilach, którzy zginęli podczas tego zrywu. Według historyków było ich około 300 tysięcy. Dla łączniczki jednym z najbardziej poruszających momentów powstania był wymarsz żołnierzy po podpisaniu kapitulacji żegnanych ze łzami w oczach przez mieszkańców stolicy. To nie ma porównania. Dziecko... A żołnierz? Żołnierz ma broń. Albo zabije wroga, albo wróg go zabije. I on ma możliwość walki o obronie swojego życia. A co może cywil? Ale oni byli najodważniejsi. Wanda Traczyk-Stawska przekonuje, że cywilów należy uczcić osobnym pomnikiem na cmentarzu powstańców Warszawy. Powinien stanąć pomnik matek warszawskich, powstaniowych matek. Bo im się to najbardziej należy. One muszą myśleć cały czas o tym, w jaki sposób te ich dzieci zginęły. I to jest najstraszniejsze. Na cmentarzu na Warszawskiej Woli pochowanych jest ponad 80 tysięcy cywilnych ofiar powstania warszawskiego. Słuchasz informacji TOK FM. A w niej głosy oburzenia płynące z Ukrainy po kontrowersyjnej wypowiedzi Donalda Trumpa na temat Krymu. Kandydat republikanów na prezydenta w wywiadzie dla amerykańskiej telewizji ABC stwierdził, że naród Krymu dokonał wyboru na rzecz Rosji. Stany Zjednoczone powinny to wziąć pod uwagę. Ta wypowiedź jest całkowicie sprzeczna ze stanowiskiem obecnych władz USA i innych państw Zachodu, te bowiem nie uznają aneksji Krymu dokonanej przez Moskwę w 2014 roku. Według byłego premiera Ukrainy Arsenija Jaceniuka Trump podważa wiarę wartości wolnego świata i prawa międzynarodowego, bo to, co powiedział o Krymie, może dotyczyć jakiejkolwiek innej części świata w Europie, Azji i obu Amerykach. Także minister spraw wewnętrznych Ukrainy Arsen Awakow uważa, że Trump powinien wstydzić się swojej wypowiedzi, ale on sam nie jest nią zaskoczony. Awakow przypomina, że od niedawna szefem kampanii Trumpa jest Paul Manafort, który jeszcze kilka lat temu współpracował z byłym prezydentem Ukrainy, prorosyjskim Wiktorem Janukowyczem. Władze Filipin po przejściu tajfunu Nida ostrzegły mieszkańców przed osunięciami ziemi. Tajfun zmierza teraz w kierunku południowo-wschodniego wybrzeża Chin i według specjalistów może jeszcze przybrać na sile. Wszystko przez wysokie temperatury utrzymujące się w tym regionie. Wszystko jednak wskazuje na to, że Nida nie osiągnie siły tajfunu Nepartak, który przeszedł przez południowo-wschodnią Azję przed miesiącem. Wtedy siła wiatru osiągała ponad 246 km na godzinę. Jeśli chodzi o Nidę, na razie utrzymuje się w granicach 121 km na godzinę. Niemniej w Chinach podniesiono wczoraj stopień alertu pogodowego z żółtego na pomarańczowy, zobowiązując mieszkańców najbardziej zagrożonych terenów do zrobienia zapasów jedzenia i picia na co najmniej 3 dni. To są informacje Radia TOK FM, a w nich piłka nożna. Jakub Błaszczykowski zostanie wilkiem, tak w niemieckiej Bundeslidze określa się piłkarze Wolfsburga, czyli nowego klubu naszego reprezentanta. Michał Janczura. Kibice bardzo chcieli, ale trener nie widział miejsca dla Błaszczykowskiego.
jego w składzie, dlatego pewne było już od kilku tygodni, że zawodnik odejdzie z Borussii. Wolfsburg wydawał się najbardziej zainteresowany Błaszczykowskim i ten transfer rzeczywiście dojdzie do skutku. Wilki mają zapłacić za naszego skrzydłowego 5 milionów euro. Czy Kuba będzie grał? To wcale nie jest takie oczywiste, bo rywalizacja na skrzydłach jest w drużynie z Wolfsburga ogromna i Polak będzie miał przynajmniej 3 rywali na tę pozycję. Skoro jednak Dieter Hacking chciał ściągnąć Błaszczykowskiego do siebie, to pewnie ma na niego jakiś plan. Dla Kuby pocieszające jest to, że jego nowa drużyna dokonała już kilku transferów i też zamierza walczyć o najwyższe cele. Michał Jęczura, TOK FM. Za chwilę jeszcze prognoza pogoda. Kolejne informacje w Radiu TOK FM o 11.20. Pogoda. W całej Polsce deszczowo. Najmocniej popada we wschodniej części kraju, m.in. na Podlasiu. Dla Małopolski, Lubelszczyzny i województwa świętokrzyskiego wydano też ostrzeżenie przed silnymi burzami z gradem. Najpogodniej będzie za to na Dolnym Śląsku. W Zakopanem dziś maksymalnie 19 stopni, w Katowicach 20, w Trójmieście, Białymstoku, Warszawie 21, w Szczecinie, Poznaniu, Toruniu, Łodzi, Krakowie 22, we Wrocławiu 23, w Lublinie 24, a w Rzeszowie 25 stopni. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Reklama. Wypożyczkę w Eurobanku polubi każdy, kto lubi planować. Dlaczego? Bo kiedy bierzesz wypożyczkę, nie tylko z góry wiesz, ile zapłacisz, ale wiesz też, że kiedy zbliża się większy wydatek, na przykład szkolna wyprawka, to możesz zaplanować przerwę od raty z gwarancją, że nie zapłacisz za to ani złotówki więcej. Weź wypożyczkę, a jak zaplanujesz dodatkowe wydatki, weź urlop od raty. Eurobank. Na co dzień. Wypożyczka dostępna od 1 do 15 tysięcy złotych na okres od 12 do 60 miesięcy. Przerwa od raty możliwa po spłacie pierwszej raty na 12 miesięcy pod warunkiem terminowej spłaty zobowiązań kredytowych. Akcja trwa do 30 września 2016 roku. Szczegóły, opłaty i prowizje, regulamin akcji dostępne na eurobank.pl i w placówkach Eurobanku S.A. Reklama. Owczarek. Cezary Łasiczka, program Owczarek. To jest specjalne gdańskie wydanie. W studio profesor Marek Żukowski, dyrektor Instytutu Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki Uniwersytetu Gdańskiego. Laureat Nagrody Naukowej Miasta Gdańska imienia Jana Heweliusza za rok 2015, członek Rady Narodowego Centrum Nauki i redaktor Physical Review. Dzień dobry, witam serdecznie panie profesorze. Dzień dobry. Pan profesor zajmuje się takimi rzeczami, które, no właśnie można powiedzieć, bułka z masłem, no bo chodzi o teoretyczne podstawy eksperymentalnej interferometrii wielofotonowej stanów splątanych i badanie konsekwencji zjawisk nieklasycznych. Tak. Czy jest pan jedyną osobą na świecie, która wie, o co chodzi? Nie, oczywiście nie. No to jest w momencie, kiedy, znaczy, że tak muszę to sformułować myśli jakoś. Na początku lat 90. to była dziedzina, którą się zajmowało bardzo mało ludzi. No obecnie to jest bardzo bogata dziedzina, z której pączkują następne zagadnienia. Także na pewno nie jestem jedyną osobą. Są setki osób. Na początku lat 90., gdy były konferencje dotyczące interferometrii kwantowej, to znaliśmy wszystkie osoby i to one były bardzo kameralne. W granicach 80-90 osób było na takiej konferencji i w zasadzie wszyscy znali swój wzajemny dorobek. Przynajmniej, jeżeli nie znali się osobiście. Natomiast obecnie no, te konferencje, niektóre większe są takie, że są setki osób i w zasadzie się zna tylko kilkadziesiąt lub kilkanaście z nich. Także wzrost zainteresowania tą tematyką w ostatnich 25 latach był niesamowity. Także nie jestem jedyną osobą. Kiedy byłem dzieckiem, panie profesorze, to grałem z kolegą w taką grę. On przygotowywał 3 karty i mówi tak, pierwsza i druga karta są tego samego koloru. Mówi, druga i trzecia karta też są tego samego koloru i pierwsza i trzecia karta są różnych kolorów. A ja miałem zobaczyć, sprawdzić, które z tych zdań jest fałszywe. I teraz pokazywał, ja wskazałem dowolne 2 karty, a kolega mi je odkrywał. Jeżeli karty były sprzeczne z odnoszącym się do nich zdaniem, to ja wygrywałem 2 złote, a jeżeli były zgodne, to przegrywałem złotówkę. Tak. Taka gra była. No i? No i słyszałem, że to jest właśnie twierdzenie Bella w formie gry.
Można by tak powiedzieć. Można by tak. Tam jeszcze powiedzieć. Do tej gry wprowadzaliśmy dodatkowo Alicję i Boba. Twierdzenie Bella, no to jest coś, co mnie fascynuje od lat. Nie chcę. Nie mogę sobie przypomnieć ilu. Gdzieś mniej więcej 1/3 stulecia, kiedy je poznałem dosyć późno. Do poznania tego twierdzenia zmusił mnie pewien student, obecnie profesor Politechniki Gdańskiej, który na pierwszych zajęciach zapytał mnie, czy nie mógłbym czegoś powiedzieć o twierdzeniu Bella, ponieważ nikt mnie o tym nie uczył, byłem tylko asystentem. Moja wiedza do tej pory jest tylko fragmentaryczna, dotycząca fizyki, a wtedy była może troszkę bardziej fragmentaryczna. No i przerażony powiedziałem mu, no mogę coś powiedzieć na temat twierdzenia Bella, ale na posiedzeniu waszego koła, no, bo to nie jest w programie. No i poleciałem do biblioteki i znalazłem dzieło Klausera i Szymonego, artykuł przeglądowy dotyczący twierdzenia Bella i doznałem szoku, w którym jestem do tej pory. Twierdzenie Bella, on mówi nam coś takiego, że jeżeli założymy, że jak się Państwo domyślacie, w laboratoriach kwantowych dokonuje się pomiarów tak zwanych, to znaczy poddaje się obiekty kwantowe jakimś manipulacjom i na końcu elektron czy foton trafia w jakiś tam detektor. Tych detektorów jest z reguły kilka, no i wyciągamy jakieś wnioski z tego, że on trafił w ten detektor, a nie w tamten detektor. No i okazuje się, że jeżeli byśmy założyli, że istnieje jakikolwiek matematyczny opis, który by nam mówił w pewnych przypadkach, że dany foton czy też elektron trafi akurat w prawy detektor, a nie w lewy detektor. I jeżeli byśmy założyli, że ten opis jest zgodny z tym, czego uczył nas Einstein, to znaczy, że oddziaływania rozchodzą się ze skończoną prędkością i to maksymalna prędkość to jest prędkość światła, no to okazuje się, że jeżeli te dwa założenia połączymy, to taka otrzymana teoria, jakkolwiek by ona nie wyglądała, cokolwiek dodamy do niej, jakiekolwiek mechanizmy byśmy nie dodali, to ona będzie sprzeczna z mechaniką kwantową. A proszę zauważyć, że w naszym normalnym świecie, tym, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, wiemy, że na przykład rzut monetą, owszem, uznajemy to za symbol przypadkowości, ale zdajemy sobie sprawę, że ta przypadkowość wynika z tego, że my nie kontrolujemy pewnych parametrów. Znaczy, komuś drgnie troszeczkę ręka i już wypadnie orzeł, a nie reszka. Okazuje się, że takie hipotezy, że nie kontrolujemy pewnych parametrów w przypadku właśnie tego fotonu, który ma trafić albo w ten, albo w tamten detektor, czyli znowu sytuacja monety, tak, sytuacja tak nie, plus minus jeden,